Dzień dobry, nazywam się Zbigniew Gaciąg, jestem lekarzem i pracuję w szpitalu, w którym leczy się wielu pacjentów z chorobami serca. Jak działa nasze serce? Serce jest specjalną pompą, mięśniem, które dostarcza krew do wszystkich narządów naszego organizmu. Zatem bez bijącego serca nie ma życia. Aby serce pracowało prawidłowo, musi samo być dobrze odżywiane i robią to naczynia wieńcowe. Tętnicami wieńcowymi do serca płynie krew. Mogą one zostać zatkane. Najczęściej dzieje się tak na skutek powstania w świetle, czyli w środku naczynia, blaszki miażdżycowej. Blaszka miażdżycowa to garb, który składa się z cholesterolu i innych śmieci, które czasami krążą w naszej krwi, mogą odkładać się w tętnicy. One szczególnie łatwo będą się gromadziły wtedy, kiedy ktoś ma wysokie ciśnienie tętnicze krwi czy pali papierosy. Te dwa czynniki bardzo uszkadzają ścianę tętnicy. Serce uszkodzone, serce chore, kurczy się gorzej i w związku z tym inne narządy naszego organizmu pracują gorzej. Człowiek też z ciężką chorobą serca może w ogóle już nie być w stanie niczego zrobić. Jak naprawia się serce? No, to zależy od przyczyny. Zawsze staramy się, aby usunąć przyczynę. Czyli jeśli powodem uszkodzenia serca jest zamknięta tętnica wieńcowa, to w tej chwili naczynia są odtykane, udrażniane poprzez procedurę przezskórną, czyli cewnik specjalny wprowadzany jest przez skórę, naczynie rozszerzane i w miejscu zwężonym zostawiana sztywna rurka, tak zwany stent, tak aby krew mogła płynąć w sposób niezaburzony do mięśnia serca. Czasami konieczna jest operacja, czyli zabieg, który wykonuje chirurg operujący serce, kardiochirurg. Inne choroby serca też można leczyć, jeśli serce nie kurczy się prawidłowo, bo budzane jest za wolno czy za szybko. Wszczepiane są stymulatory serca. Mogą być również wszczepione specjalne stymulatory, które przerywają nieprawidłową pracę serca. Podobnie można już w tej chwili próbować odbudować serce, podając komórki, które pochodzą z innych narządów. I oczywiście w ostateczności, jeśli już nic nie pomaga, to leczenie polega na przeszczepieniu całego serca, a czasami wszczepia się sztuczne lewe komory, czyli urządzenie, pompę, która zastępuje człowiekowi fragment serca. Ale pamiętajmy, że zawsze jest łatwiej zapobiegać niż naprawiać. Dzbanek rozbity, jeśli go skleimy, nie będzie tak samo piękny jak taki, który nie uległ uszkodzeniu. Stąd też musimy robić wszystko, aby zapobiec uszkodzeniu serca. I każdy z Was to wie, czego nasze serce nie lubi. Ono nie lubi tłustych pokarmów zawierających dużo soli, takich jak chipsy. Nie lubi słodzonych, gazowanych napojów. Lubi natomiast ruch, lubi zdrową dietę. I pamiętajmy, że w ten sposób możemy nasze serce chronić, bo choroby serca zaczynają się już w bardzo młodym wieku, ale możemy wtedy właśnie je powstrzymać tak, aby naszego serca nie trzeba było naprawiać. Za chwilę sami zobaczycie, jak wygląda i pracuje serce. Zapraszam, abyście wykorzystali okazję i zbadali je własnoręcznie.